Mimo że samo stawienie się na kwalifikację wojskową wciąż jest obowiązkiem, to nie obliguje do obowiązkowego włączenia w żołnierskie szeregi, choć jest to punktem zwrotnym dla tych, którzy zamierzają dobrowolnie związać się z wojskiem. A mówimy o tym w kontekście rozpoczętej w powiecie bartoszyckim corocznej kwalifikacji wojskowej, która potrwa do 20 lutego. Rokrocznie w pierwszym kwartale danego roku, m.in. na terenie powiatu bartoszyckiego, organizowana jest kwalifikacja wojskowa. To nic innego jak zebranie i wprowadzenie aktualnych danych do ewidencji wojskowej przez odpowiednie dla danego regionu Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej. Logistyką tego przedsięwzięcia jako zadaniem zleconym zajmuje się samorząd powiatowy, a miejscem strategicznym do przeprowadzenia kwalifikacji od kilku lat sprawdza się zaplecze Biura Zarządzania Kryzysowego przy ulicy 11 listopada w Bartoszycach. Na dzisiaj mamy 309 osób, które są powoływane jeszcze do służby. Ile będzie się nadawało, to zobaczymy już na zakończenie kwalifikacji, a w tym 25 pań. W związku z czym no jest to duży procent. I to te nasze zadanie, bo to jest zadanie powiatu, no wykonujemy, myślę, z dużą starannością. Dlatego, że przez ostatnie 2 lata zostaliśmy uhonorowani, odznaczeni, wyróżnieni, jakby tego nie nazwać, przez pana wojewodę. Tu między innymi właśnie taką statuetką za 2022 rok i również takim wyróżnieniem nagrawerowanym za 2023 rok. Oczywiście tutaj wyróżnienie to dotyczy ogólnej organizacji, sprawności przebiegu, a przede wszystkim stawiennictwa, czyli tej frekwencji osób, które są, czy powinny stawić się na takie kwalifikacje w stosunku do wszystkich, tak? Więc my mamy tę frekwencję już najwyższą w naszym województwie i za to nasz powiat w ubiegłym roku też został właśnie wyróżniony przez pana wojewodę. Tym samym sprawdza się organizacyjna strona związana z wykorzystaniem terminarza kwalifikacji. Ten w tym roku w powiecie bartoszyckim, objętym kwalifikacją wojskową, skupia się na dniach od 5 do 20 lutego i na każdy poszczególny dzień przypada grupa osób w zależności od miejsca zamieszkania, a przy tym w zależności od wieku. Mówimy tu tylko, że stawiają się te roczniki podstawowe, czyli rocznik 2005, jak również te osoby, które miały obowiązek, nie stawiły się do rocznika 2000 do 2004. Bądź osoby, które otrzymały kategorię B12, B24, czyli osoby odroczone od pełnienia czynnej służby wojskowej i te osoby jak najbardziej mogą tutaj się stawić. Jeżeli mówię o kobietach, to mówimy tutaj o kobietach, które kończą uczelnie medyczne, czyli te wszystkie kierunki medyczne, tutaj nie będziemy tego rozdzielać, czy są pielęgniarki, lekarze, ale również kierunki weterynarii. Są to te kierunki, które są bardzo potrzebne w jednostkach wojskowych, a ogólnie mówiąc w wojsku. Przypomnijmy, kwalifikacja wojskowa to obowiązek, a sam proces podzielony jest na etapy. Kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się od zebrania wyzwanych na jednej sali, gdzie przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy wręcza ankietę, które wypełniają i to jest ankieta potrzebna do pani psycholog. Drugi etap to jest pani psycholog określa predyspozycje psychiczne, wraca do ewidencji wojskowej, gdzie zostaje to wszystko umieszczone w komputerze dla WCR-u. Następnie do kwalifikacji wojskowej również taki etap ostatni to jest komisja lekarska, gdzie lekarz określa kategorię zdolności do służby wojskowej. I w zależności od kategorii jest kwalifikowany, czy zdolny, czy niezdolny do służby wojskowej. Potem po orzeczeniu przedstawiciel wojskowego komendanta wręcza orzeczenie o zdolności lub niezdolności do służby wojskowej i na tym kończy się kwalifikacja. Jest to pierwszy taki podstawowy krok, określenie zdolności do służby wojskowej. I w tym momencie taki młody człowiek wie, czy może pójść do służby wojskowej, czy nie. Ale to nie wszystko, bo również w czasie kwalifikacji wojskowej przedstawiciel szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji przedstawia możliwości pełnienia służby wojskowej, jak również może przyjąć już tutaj, dzisiaj wniosek
do pełnienia służby wojskowej. Mówimy tutaj o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, jak również o terytorialnej służbie wojskowej. I to jest ten punkt, któremu uczestnicy kwalifikacji poświęcają więcej czasu, bowiem to właśnie tu, na miejscu, zdobywają najważniejsze informacje związane z możliwością pełnienia służby, co przekłada się na zainteresowanie i związanie z wojskiem. Wzrost zainteresowania widzimy już od kilku lat, ten wzrost, bo coraz więcej powołujemy do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, do terytorialnej służby wojskowej, jak również i do zawodowej służby wojskowej. Jest to procentowo co roku wzrasta nam około 20%. Kwalifikacja wojskowa jak na wstępie w powiecie bartoszyckim potrwa do 20 lutego. Terminy objętych kwalifikacją obligują, ale uwzględniają również sytuacje nadzwyczajne, które należy wyjaśnić bezpośrednio w pracującej codziennie powiatowej komisji lub w odpowiednich urzędach danej gminy, skąd rozsyłane były zawiadomienia o stawiennictwie do kwalifikacji wojskowej.